Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Jestem tutaj w Kanadzie, a dokładnie w prowincji Ontario, około 3 lat i postanowiłam, że nagram dla Was film i troszeczkę Wam o tej Kanadzie, o tym Ontario opowiem. Troszeczkę o plusach, o minusach. Oczywiście coś, co dla mnie jest plusem, może być dla Was minusem i odwrotnie. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy przyjechać tutaj na stałe, czy może tylko zwiedzić ten kraj, albo znaleźć pracę i popracować kilka lat, trochę oszczędzić i wrócić do Polski, to mam nadzieję, że ten film rozwieje Wasze wątpliwości i pomoże Wam w podjęciu decyzji. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz, jaką tutaj zauważyłam, jest to, że tutaj jest bardzo dużo otwartej przestrzeni. Przykładowo jest autostrada, a pod autostradą w mieście, w środku miasta jest przepiękny, duży park, są ławki, są śmietniki, są place zabaw. Praktycznie na każdym takim osiedlu, chociaż tutaj takich typowych osiedli nie ma, ale przy każdym takim większym zbiorowisku domów znajduje się jakiś park, jakiś skwer zieleni. Także jeżeli macie małe dzieci albo macie jakieś zwierzę, możecie spokojnie wyjść z nimi na spacer. Tutaj jest bardzo dużo zwierząt, takich, których nie ma w Polsce i na przykład musicie uważać, kiedy wybieracie się na spacer wieczorem, na przykład z psem albo małym dzieckiem, ponieważ tutaj grasują kojoty i musicie po prostu na to uważać. Ja tutaj mówię przede wszystkim o GTA, czyli tej okolicy Toronto, Mississauga, Brampton, Oakville, czyli wszystkie takie najbliższe miasta w okolicy Toronto. Kolejny zwierzak, który tutaj dość często odwiedza nasze podwórka, to jest szop. Szop, który jest szkodnikiem, który szpera w śmieciach i może Wam troszeczkę zniszczyć Wasz ogródek. Także to jest kolejne zwierzę, które tak dość często zagląda do naszych ogródków. I wiewiórki. W Polsce mamy, przynajmniej w moim mieście, bardzo dużo gołębi. Taka plaga gołębi. A tutaj jak przyjechałam, to gdzie nie spojrzałam, były wiewiórki. Tylko tutaj te wiewiórki wyglądają trochę inaczej, bo są czarne i szare, nie tak jak w Polsce. I dodatkowo mamy te malutkie chipmunki. Jak ktoś oglądał bajkę o Chippy Dale, to wie, o jaką wiewiórkę chodzi. Słodziutkie, takie malutkie, fajne wiewióreczki. I też jest tutaj bardzo dużo, można je na spacerze spotkać. Kolejna rzecz, jeżeli idziemy już w tą stronę, co ma wspólnego skunks i marihuana? Okropny zapach. Na początku nie byłam w stanie rozróżnić, czy to jest skunks, czy to jest marihuana, ponieważ te zapachy są bardzo do siebie podobne. I odkąd jakby zlegalizowali tą marihuanę, no to coraz więcej osób po nią sięga, ale naprawdę zapach jest okropny. Nie jesteś w stanie spokojnie przejechać się autobusem, czy pójść z dzieckiem na spacer, czy nawet zjeść grilla na własnym ogródku, bo sąsiad obok pali marihuanę. Gdziekolwiek nie pójdziesz, unosi się ten brzydki zapach. Musicie uważać oczywiście na skunksy, także zamykajcie swoje samochody i uważajcie, jak spacerujecie, bo nieraz zdarzało mi się, kiedy jeździłam do pracy rowerem ostro po hamulcach, bo gromadka skunksów wyszła mi przed koła, także na skunksy trzeba uważać. Jeżeli chodzi o takie miejsca do zwiedzenia, to tutaj jest naprawdę przepiękny krajobraz. Niagara, czyli wodospad, inne mniejsze wodospady, czy chociażby CN Tower, najwyższa wieża tutaj w Toronto. Także miejsc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli znajdziecie czas wolny, to możecie śmiało je odwiedzić. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie jak najbardziej na plus, jest taka łatwość w załatwianiu spraw urzędowych. Przykładowo, w Polsce, jak załatwiasz jakiś dokument, chociażby, nie wiem, o niekaralności, to musisz iść do innego miejsca zapłacić, w innym miejscu zrobić zdjęcie, do innego miejsca to załatwić i później znowu wrócić po 2-3 tygodniach, żeby dany papier odebrać. Tutaj przykładowo załatwiając health card, do której teraz też przejdę, w jednym i tym samym miejscu płacisz, w tym samym miejscu, słuchajcie, robią Ci zdjęcie, przy każdym jakby punkcie, w którym jest urzędnik, z tyłu jest taki ekran, każdy ma aparat i od razu robią Ci zdjęcie, wszystko jest załatwiane w ciągu 5 minut i po kilku dniach dostajesz gotowy dokument do rąk własnych, przysyłany pocztą, nie musisz znowu udawać się w to miejsce i czekać w kolejce.
Jeżeli chodzi o health card, tutaj jeżeli chcecie mieć opiekę zdrowotną, to musicie sobie wyrobić właśnie health card. Jakieś tam szczegółowe informacje to sobie znajdziecie w internecie, ale każda taką kartę ma i przy każdej wizycie u jakiegokolwiek lekarza daną kartę musicie pokazać, że ona jest ważna. Jeżeli chodzi o inne używki, oprócz marihuany, to przykładowo papierosów nie dostaniecie tak o, jak u nas w Polsce. Tutaj papierosy są zazwyczaj schowane gdzieś pod ladą albo zamknięte gdzieś z tyłu w brzydkich opakowaniach, takich brudno-brązowych, które mają jakby odstraszyć Was od kupienia tych papierosów. I nie ma tak jak w Polsce, że wchodzisz do sklepu i po prostu wszędzie są naklejone plakaty z daną nazwą papierosów czy też alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to tutaj istnieją dwa takie dość znane sklepy. Pierwszy nazywa się LCBO i tutaj Polacy rozwinęli sobie ten skrót jako lubią Cię bardzo odwiedzać. I jest to sklep, w którym dostaniecie jakiegokolwiek rodzaju alkohol oraz beer store, czyli typowy sklep z alkoholem. Natomiast w takich normalnych sklepach, marketach nie znajdziecie alkoholu. Kolejna rzecz jest taka, już tak bardziej wchodząc na sprawy finansowe, że tutaj wypłaty są zazwyczaj co tydzień lub co dwa tygodnie, nie tak jak w Polsce co miesiąc. Dla mnie to jest super sprawa, dlatego że dostaję pieniądze, spłacam rachunki, robię zakupy raz na tydzień, tak jak wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy, i zbliża się już kolejna wypłata i ciągle jest to jakby ciągłość dopływu pieniędzy i to naprawdę ułatwia jakby operowanie finansami. Kolejna rzecz, paliwo jest tutaj o wiele, wiele tańsze niż w Polsce. Paliwo w Polsce kosztuje no, około 5 zł, a tutaj to jest kwestia 1 dolara. No tam z małym haczykiem. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie samochodu, to ubezpieczenie dla nowych kierowców jest drogie. To znaczy, możesz mieć w Polsce prawo jazdy 10 lat, ale przyjeżdżasz tutaj i jesteś nowym kierowcą, czyli płacisz tą najwyższą stawkę. Oczywiście po czasie ta stawka się zmniejsza. Tutaj również są niższe podatki. Przykładowo w Polsce VAT wynosi 23%, a tutaj 13%. I teraz tak, produkty spożywcze, takie jak na przykład woda niegazowana, czyli jakby produkty nieprzetworzone, w ogóle nie są opodatkowane. Czyli to też jest duża różnica. Opodatkowanie pracy jest niższe, już sobie tutaj zanotowałam. W Polsce jest to około tam 40%, a tutaj zabierają około 20,1%. Kolejna rzecz, że tutaj najniższa krajowa to jest 14 dolarów na godzinę. Odjąć oczywiście podatek. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj ceny w sklepach podawane są bez VAT-u. Czyli nie zdziwcie się, że idziecie, kupujecie coś za 10 dolarów, a przy kasie Wam Pani mówi 11,30. Ponieważ te ceny nie zawierają VAT-u, nie licząc dwóch rzeczy. Paliwo już ma cenę z VAT-em podaną oraz alkohol, tam również jest już cena z VAT-em. Natomiast jakiekolwiek inne produkty, musicie pamiętać, że te 13% musicie sobie w głowie dodać i tyle będziecie musieli zapłacić. Kolejna rzecz. Jest mniej dni wolnych, mniej świąt niż w Polsce, co też jakby skutkuje tym, że mamy mniej czasu dla rodziny. Tutaj zauważyłam, że większość ludzi myśli typowo o pracy, zarobku, żeby jak najwięcej zarobić, natomiast rodzina nie jest jakby tak ważna, tak stawiana na pierwszym miejscu. Jeżeli pracujesz w danej firmie przez 6 lat, to znaczy u jednego pracodawcy 6 lat, wówczas masz 15-20 dni wolnych. Natomiast jeżeli pracujesz krócej, masz tylko 10 dni urlopu. Porównywalnie w Polsce tam jest około 20 paru. Tutaj również nie ma chorobowego. Kiedyś były 2 sick days, teraz to zabrali. Czyli jeżeli jesteś chory, nie przychodzisz do pracy, po prostu nie masz za to płacone. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj nie ma opieki prywatnej. Wszystko jest na tak zwaną kasę chorych. Czyli nie ma tak, że pójdziesz szybciej do jakiegoś lekarza, bo on przyjmuje prywatnie, po prostu mu zapłacisz, ale jesteś szybciej. Nie, tutaj każdy jest jakby traktowany tak samo, nieważne ile masz pieniędzy, i tak musisz czekać, i tak idziesz na kasę chorych. Oczywiście jakby idąc do dentysty i okulisty, mimo wszystko musisz zapłacić.
Czyli niby idziesz z kasy chorych, ale płacisz tak, jakbyś szedł prywatnie. Kolejna rzecz, jeżeli zamawiacie karetkę, bo coś się dzieje, to nawet jeżeli ta karetka była wezwana słusznie, bo było zagrożenie życia, to i tak musisz zapłacić $45 za wezwanie karetki. Tutaj możecie taniej kupić markowe ubrania. To nie jest jakby takie wow, ty masz coś markowego. Nie, tutaj praktycznie każdy ma markowe ubrania i to nie jest tak jak w Polsce, że kupisz sobie spodnie Levisy za 400 zł i idziesz w nich do kościoła, tylko w tych spodniach idzie się po prostu na budowę. Czyli to nie jest takie tutaj, że ktoś ma coś markowego, to jest, wiecie, super ekstra. Po prostu każdy ma coś markowego i naprawdę możecie kupić o wiele taniej takie markowe firmy typu właśnie Levis, Calvin Klein czy nawet Zara. Po prostu jest to tutaj tańsze. Tańsze są również sprzęty. Czy chcecie kupić sobie nowy laptop, tablet, telefon, to tutaj jest o wiele tańsze niż w Polsce. Czyli ogólnie dobra luksusowe są dostępne nawet dla średnio mało zarabiających Kanadyjczyków. Jeżeli chodzi o samochody, to również, słuchajcie, są one nawet o 40% tańsze niż w Polsce. Także tutaj nie ma problemu z tym, żeby pójść do salonu i kupić sobie nowy samochód. Niestety, mieszkania są bardzo drogie. Jeszcze 10 lat temu to te ceny były 100% niższe. Teraz to wszystko bardzo poszło do góry, także dla tak średnio zarabiającego Kanadyjczyka jest bardzo ciężko odłożyć i kupić sobie mieszkanie czy dom. Nie zdziwcie się, jeżeli ktoś do Was podejdzie i powie: hi, how are you? Cześć, jak się masz, ale masz fajny makijaż, z czego użyłaś? Tutaj Kanadyjczycy są tak bardzo otwarci. Czyli nie zdziwcie się, idąc na spacer, że ktoś Was zaczepi i Was o coś zapyta. W Polsce to by było raczej: czy ja Cię znam? Raczej nie odzywamy się do obcych ludzi, tylko bardziej obracamy głowę w drugą stronę i idziemy przed siebie albo jeszcze obgadujemy. Tutaj właśnie jest ta otwartość ludzi, że naprawdę ktoś wchodzi do Ciebie, do sklepu nawet i się z Tobą wita i pyta się, jak Ci mija dzień i zaczyna się po prostu rozmowę. Tutaj w Kanadzie też jest tak zwane multikulti, tak jak no oczywiście tak jak w innych wielkich miastach, ja tutaj mówię o GTA, czyli o Toronto, właśnie Mississauga, tu jest naprawdę multikulti. Nie musicie wyjechać do Indii czy do Chin, żeby poznać kulturę, żeby spróbować kuchni tych krajów. Możecie naprawdę się zaprzyjaźnić z innymi, z osobami z innych krajów, poznać ich kulturę, czegoś ciekawego się dowiedzieć. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo, a dokładnie o edukację przedszkolną. Jeżeli planujecie tutaj zostać i mieć dzieci, to musicie wiedzieć, że tutaj są grupy łączone, czyli jest jedna grupa 4- i 5-latków. Czyli Twoje dziecko, będąc 4-latkiem, jest w tej samej sali z 5-latkami i odwrotnie, będąc 5-latkiem z 4-latkami. Są dwie panie, ale wszystko sprowadzone w jednej sali. Kolejna rzecz jest taka, że nie ma posiłków. Jak ja chodziłam do przedszkola, czy jak pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu, to zawsze było śniadanie, drugie śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, zupa, drugie danie i podwieczorek zabierany do domu albo zjadany w przedszkolu. A tutaj nie ma posiłków, tutaj dziecko przynosi jedzenie samo. I to jest dodatkowy problem, bo dzieci zaczynają się porównywać, że o, on ma taki baton, a ja go nie mam, to ja swojego nie zjem, bo on ma coś lepszego, tak, według dziecka coś lepszego. Też nauczyciele bardzo zwracają uwagę na to, co dziecko przynosi i nawet jeżeli mama sama upiecze ciasto czy ciastko, to pani nie pozwala, bo to chemia, a co tydzień jest pizza. Tutaj w przedszkolach, w większości przedszkoli, raz na tydzień jest pizza. Oczywiście musicie za nią zapłacić. Także to też nie ma sensu, że tutaj się wtrącają, co mama daje, ale pizza co tydzień jest. Ok, i to by było w sumie na tyle. Jeżeli coś sobie jeszcze przypomnę, to dogram. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Widzicie pewne plusy, pewne minusy bycia tutaj. Ja powiem tak, na dzień dzisiejszy uważam, że ok, na kilka lat możecie sobie tutaj przyjechać, zarobić i po prostu wynajmować jakieś tanie mieszkanie, po prostu przymknąć oczy, się przemęczyć i wrócić do Polski z odłożoną gotówką. Natomiast zostać tutaj na stałe będzie ciężko. I nie mówię tylko o załatwianiu papierów, bo tutaj też jest coś takiego, że pomaga się osobom z Indii i Pakistanu
które przyjeżdżają panie, rodzą piątkę dzieci i siedzą na utrzymaniu przez kraj, a ty Polaku pracuj i podatki twoje są później wykorzystywane dla innych narodowości. Także zarobić sobie i wrócić do Polski, bo tutaj przyjedziecie i jesteście Polakiem średnio zarabiającym, to ciężko wam będzie się, że tak powiem, tutaj utrzymać. No. Także to była moja opinia. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wy tutaj mieszkacie, macie jakieś inne spostrzeżenia, śmiało się z nimi podzielcie. Jakieś dodatkowe pytania, śmiało pytajcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.